Siemaneczko, witam jak zwykle tych, których warto powitać. Temat dalej patroli. Chcę Was tylko puścić to, co właśnie rzecznik policji, głównie są odgórnie, tam decydują o wszystkim. Co oni za bzdury klepią w naszym temacie, no to może sami posłuchajcie. Większość z Was pewnie tam śledzi ten kanał. Źródło tutaj tego, no to są Polskie Wiadomości, taki kanał na YouTubie. Rzecznika Praw Obywatelskich organizowane w polskich miastach patrole obywatelskie należy ścigać, a ich uczestników karać. Jak wynika z oficjalnych informacji, rzecznik skierował już w tej sprawie wystąpienie do komendanta głównego policji. Opisywane w mediach zachowania uczestników patroli mogą wywoływać w społeczeństwie poczucie zagrożenia, a retoryka towarzysząca przemarszom, wyrażająca niechęć... I teraz jestem ciekawy, kto czuł zagrożenie, jak myśleliśmy, jak nam ludzie tu z okolicy piszą wiadomości, rozmawiają z nami normalnie, pytamy ludzi, czy są za tym. Jeszcze nikt nam nie powiedział, że jest przeciwko. Dobra, dalej. I wrogość wobec cudzoziemców może potęgować uprzedzenia i doprowadzić do aktów przemocy wobec konkretnych grup i osób, twierdzi obecny Rzecznik Praw Obywatelskich. Że mogą się czuć oni zagrożeni i może to doprowadzić, że my chodzimy, może doprowadzić to do jakiegoś zagrożenia, że oni będą zagrożeni. Ale jak oni chodzą, i my jesteśmy zagrożeni, kobiety, dzieci, polskie, to rzecznika to nie interesuje najwidoczniej. Według organizatorów oraz uczestników patroli obywatelskich inicjatywa ta powstała, aby poprawić bezpieczeństwo w polskich miastach i wsiach. Jednakże zdaniem ekspertów jest wręcz przeciwnie i takie patrole oraz cała ich retoryka wywołuje jedynie poczucie zagrożenia, co z kolei może prowadzić do aktów przemocy. Tutaj podawany jest przykład z Żyrardowa, kiedy to grupa Polaków wtargnęła do hostelu pracowniczego dla imigrantów. Prezentowanie w sferze publicznej postaw motywowanych w szczególności opartymi na kryterium narodowości czy pochodzenia etnicznego jest niedopuszczalne i powinno spotkać się z reakcją organów ścigania. Druga sprawa. Żyrardów. Mówią o mnie, nie? Że ja jestem na to wszystko odpowiedzialny. Gdzie Żyrardów jest kilkaset kilometrów stąd, nigdy tam nie byłem. Nie były to w ogóle osoby od nas, które zrobili patrol obywatelski, no ale po prostu tam się to wymknęło spod kontroli i tyle. Ale nikt nie mówi, że tamci obcokrajowcy też do tych chłopaków z Żyrardowa coś krzyczeli, no bo krzyczeli z okien do nich i Polacy się wkurzyli i tam wjechali. I tyle, no normalna sprawa. Myślał Rzecznik Praw Obywatelskich. Policja i służby znają temat patroli obywatelskich, bowiem takie działania prowadzone są też przez Polaków przy granicy z Białorusią. To głównie młodzi ludzie, którzy pod hasłami walki z nielegalną migracją mieli penetrować lasy i próbować wyręczać organy ścigania. Reagowaliśmy i apelowaliśmy, że to Straż Graniczna i Policja są od tego, żeby pilnować... Straż Graniczna i Policja są od tego. Przykład w mojej okolicy, Środa Wielkopolska, zabita dentystka, jej syn do teraz sparaliżowany, bo obcokrajowiec zabił ją młotkiem. Syna pobił bardzo ciężko, bo chciał bronić swojej mamy w Śremie. Próba zabójstwa, nie pobicie, tak jak pani rzecznik czy pan rzecznik powiedzieli. Tam była próba zabójstwa. Zostali zwolnieni, w ogóle czterech ich zostało zwolnionych z aresztu. No i tam była próba zabójstwa. Próby gwałtów, zbiorowe gwałty pod Warszawą gdzieś. U nas w okolicy jest tego strasznie dużo. Co chwilę coś się dzieje. Tak jak w środzie ostatnio wjechał, jeździł Gruzin po rynku samochodem w nocy, gdzie miał zakaz prowadzenia takich pojazdów w ogóle. Później była sytuacja, że w środzie tutaj u nas Bułgarzy zaatakowali służbę celną, przyjechała policja. Ogólnie no, nie wiemy do końca, jak to tam się skończyło. Następna sytuacja, że też była jakaś akcja z nożem. Przyjechały karetki, które w ogóle nie były ze środy, bo mamy tam swoich znajomych, co jeżdżą na karetkach. Nikt nie wie do teraz, co się wtedy stało. Policja też w tej kwestii milczy. No i nie wiemy, co się stało. Pod Poznaniem była sytuacja, trzech imigrantów zaczepiało dziewczynę. Ojciec jej tam pojechał, czy tam podszedł i jeden założył kamieniarkę, był agresywny, dopiero uciekli, jak ich nagrywał. Wam powiem, jest tego mnóstwo. Ja dostaję wiadomości takie, że na przykład spółdzielnia, która ma mieszkania w Śremie, miała tam Ukraińców. Pozbyli się Ukraińców, mają teraz zupełnie inną nację, wiadomo jaką.
Dobra, jedziemy dalej. Bezpieczeństwa wewnętrznego. Udział czynnika obywatelskiego jest absolutnie niepotrzebny i stwarza ryzyko także dla samych zainteresowanych. Mówiła widać, że po okolicy, po tym co się dzieje, że kompletnie są niepotrzebne patrole i my jesteśmy zagrożeniem sami dla siebie. No, co to pisał za kretyn? Bo innych słów na to nie mam. Debil jakiś upośledzony, bo no nie mam słów na to. Cała Polska trąbi, internet, ile mamy sytuacji z nimi. Nawet przecież policja dzisiaj dała apel, że jest ich za mało, mają za mało radiowozów, za mało policjantów, mają braki w służbach, a tu będą gadać, że my jesteśmy niepotrzebni. Kolejny rzecznika Komendy Głównej Policji. Rzecznik dodała również, że sytuacja, która wydarzyła się w Śremie, gdzie grupa Kolumbijczyków ciężko pobiła z użyciem rozbitych butelek Polaka, również dotyczyła patrolu obywatelskiego. I teraz, panie rzecznik, kłamczucho, bo jesteś kłamczuchą zwykłą, mówiąc, że patrol obywatelski zaczął w tych imigrantów, którzy potem pocieli naszych, nasi leżeli na ziemi, ci wbijali w nich butelki, nie? Ale oczywiście Polacy są winni. Oni nie są winni. Polacy są winni. I kłamstwo takie, że to były chłopaki z patrolu obywatelskiego. Pani rzecznik, proszę się cofnąć po swój mózg, bo gdzieś pani go zgubiła. Patrole obywatelskie powstały kilka dni po tym zdarzeniu, więc nie był to nikt z patroli i nie był to patrol obywatelski. Proszę nas nie oczerniać w ten sposób. Bo wie pani co, pani rzecznik, policja jest pani żałosna. Tyle mogę pani powiedzieć. Nie wiem, czy ma pani jakieś odgórne przepisy, co ma pani gadać i z Polaków robić... No wiadomo, tak ze mnie robicie rasistę i tak dalej. To już pokazałem na poprzednim filmie, jakim jestem rasistą. Wy kłamcy. W czas którego patrolujący Polacy otrzymali obrażenia, bowiem to oni byli inicjatorami awantury, a obcokrajowcy jedynie się przed nimi bronili, podkreśliła pani rzecznik. Wychodzi na to, że bardzo możliwym jest scenariusz, w którym patrole obywatelskie zostaną zablokowane i nie będzie do nich dochodziło. Zachęcam do kulturalnego wyrażania opinii na ten temat w komentarzach. No i wy mi, ktoś mi powie, że my robimy źle? No dobrze, no możecie sobie klepać takie bzdury, a pani rzecznik niech się cofnie po rozum do głowy. Tu przykład. Imigranckich uzbrojona w broń białą, w tym noże i siekiery, weszła dzisiaj do Francji, który zatrzymał się na jeden z paryskich stacji i brutalnie zaatakowała innych młodych ludzi. Jeden z nich według relacji mediów ma obcięte palce, a drugi otwartą ranę w czaszce po uderzeniu siekierą. Najbardziej agresywny z napastników ma zaledwie 16 lat i jest bardzo dobrze znany francuskiej policji. Poniedziałek, godzina 8 rano, jedna z najbardziej popularnych stacji metra w Paryżu. Setki osób czekających na pociąg, a na ich oczach brutalny i krwawy atak z użyciem siekiery i noży. Według źródeł policyjnych grupa około 10 osób ubranych na czarno, opisanych jako młode i uzbrojonych w broń białą, zaatakowała innych młodych ludzi znajdujących się w pociągu. Według doniesień napastnicy czekali na stacji, na przyjazd pociągu. Kiedy drzwi się otworzyły, weszli do środka i zaatakowali inną grupę młodych ludzi, którzy podróżowali pociągiem. Czterech nastolatków zostało rannych, w tym dwóch ciężko. Dwoje z nich ma 15 lat, pozostali dwaj mają 16 lat. Jedna z ofiar miała odciętą rękę, druga zaś została poważnie ranna w głowę. Czterem rannym udzielono pomocy służbom ratunkowym. Według wstępnych informacji napastnicy byli uzbrojeni w noże, maczetę, topór, kije bejsbolowe i gaz łzawiący. Szybko zidentyfikowany przez policję 16-letni podejrzany został aresztowany wkrótce po godzinie 11 w swoim domu w Ozoirla Ferrier. Jest już znany policji. Przeprowadzono przeszukanie, podczas którego policja znalazła siekierę i nóż, których prawdopodobnie użyto w ataku. Zajęto także ubrania, które podejrzany miał na sobie podczas brutalnego ataku, dodaje źródło bliskie śledztwu. Nastolatek trafił do aresztu. Mieszkańcy Paryża są zszokowani tym, co wydarzyło się w biały dzień z samego rana na jednej z najbardziej popularnej stacji metra. Ludzi tym bardziej szokuje fakt, że napastnicy zaatakowali na oczach setek postronnych świadków, z których obecności nic sobie nie zrobili i nie przeszkadzało to im w ataku. Zostaw łapkę w górę. No i teraz może pani rzecznik mi powie, że no przecież to są normalni ludzie, którzy tu przyjeżdżają. To samo co Francja. Nie widzicie, że wszystkie kraje Europy są zdestabilizowane, to jest ich plan. Wszędzie wywołać wojnę domową, odwrócić naszą uwagę, wprowadzać jakieś chore przepisy,
jakieś, no bo to są chore przepisy jak dla mnie. I tak naprawdę pozbawiają nas wolności, pozbawiają nas słowa, pozbawiają nas wszystkiego. I teraz jak my Polacy się nie weźmiemy do kupy, no to stracimy wszystko. Stracimy swój kraj, stracimy swoją tożsamość narodową. Nie widzicie tego, jak my to wszystko tracimy. A policja powinna się wstydzić. Są też, oczywiście są też policjanci, którzy myślą, są myślący, ale pani rzecznik powinna się wstydzić za te kłamstwa, za to, jak działa naprzeciw swoim rodakom. Przecież wy, policja, jesteście naszymi pracownikami tak naprawdę. Jesteście utrzymywani naszych podatków. Nasi dziadkowie, pradziadkowie, nasze mamy, ojcowie i tak dalej, oni tu w tym kraju żyli, oni tu podatki płacili, oni budowali ten kraj, a wy z niego robicie szmatę. Z tego kraju. I tylko tak samo jak widzę wszędzie TikToki, Facebooki, no dobra, weźcie już, skończcie chłopaki robić te kurwa groźne miny wszyscy, bo robić groźne miny i udawać gangstera, to umie każdy. A wy jeśli coś zrobić, no to już, a niech ludzie wyjdą na ulicę, nie? A wy siedźcie w domu na dupie. A ludzie niech wyjdą, jak zamkną to ich, byle nie nas, tak, my nie dajmy się, ale w internecie jesteście wszyscy bohaterami. Jest tego pełno. Facebooki, TikToki, inne gówna. Ale fizycznie to jest nas mało. W porównaniu do tego, ile jest wirtualnie bohaterów. Przepraszam za moje nerwy, ale ja też od 7 września, gdzieś to wydarzyło, droga pani rzecznik, bezmózgowa, która nie umie policzyć sobie, że pierwszy patrol kilka dni później, dodam, że 7 września się to wydarzyło, a patrole powstały później. Ale pani rzecznik, żeby oczywiście nas oczernić, o nas jak najgorzej powiedzieć, powiedziała to, co chciała. Ale niech Bóg pani wybaczy. Tak powiem. Wybaczcie jej, bo nie wie, co czyni. Karwacz, twasza, barabasza. I to było na tyle, bo wam powiem, że no, brakuje mi czasu na wszystko. Zaniedbałem bardzo dużo swoich spraw życiowych też. A jeszcze słyszę jakieś głupie komentarze na mój temat. Dzisiaj też jeden kolega mi napisał, że ja to, że on nie wie, czy ja to robię dla pieniędzy, czy jakichś poglądów politycznych. To mi łapy opadły. No tak, fakt, umawiałem się z nim od tygodnia i nie dojechałem ani razu, bo ciągle gdzieś jestem. A też jestem chory, przeziębiony. No ale co, no wam lepiej powiedzieć, hej, podciągającym, to nie zaćpany. Albo piszecie mi gdzieś tam, że jestem zaćpany na filmikach. Nie, po prostu jestem zdenerwowany, jakbyście nie widzieli. A jak chcecie, to występujcie do policji o badanie narkotestami, wszystkim, czym chcecie. A potem dopiero się wypowiadajcie, banda frajerów i nie chcę używać wulgaryzmów, bo staram się hamować. Ale jesteście naprawdę, jesteście, wy, wielu Polaków, którzy nam szkodzi, są gorsi od tych imigrantów. Bo ja wolę mieć szczerego wroga, niż kogoś, kto niby jest z nami, ale tak naprawdę jest przeciwko nam. I to jest chore w tym kraju. Więc albo my się zjednoczymy, albo stracimy nasz kraj, bo ja innej opcji już nie widzę, a widzę to stopniowo, jak odbierają nam wszystko. Odbierają nam wszystko, nawet waszym dzieciom w szkołach wtykają, że ona, on, jeno, pono, cholera wie co. Przecież to normalne. I uczmy dzieci. Zróbmy im tęczowe piątki. Tu. Banda idiotów. No banda idiotów, bo inaczej tego nie nazwę. Banda idiotów i debili. Kto w ogóle na to przyzwala? Kto wydaje te... Bo mówią, dobra, że to odgórnie mają nakaz karać tych i wyłapywać i karać tych, co robią patrole obywatelskie i w nich uczestniczą. Odgórny nakaz. No to wy, którzy jesteście pod nimi, nie macie swoich mózgów, nie widzicie, kto robi źle, kto robi dobrze. No chyba to widzicie. Jesteście w policji. Dostaliście się tam chyba z jakichś powodów. Musieliście mieć coś we łbie, bo nie możecie być debilami, półgłówkami, żeby pracować w takiej instytucji. Więc chyba myślicie też i widzicie, co się dzieje, a wy chcecie nas karać? Za to, że co? Że bronimy swoich rodzin, waszych rodzin? No nie. Najlepiej nas ukarać za to. Brak mi słów ogólnie. Ale oczywiście się nie poddam z tym wszystkim, bo tak jak mówiłem, ja nawet jeżdżąc sam podchodzę do nich i im tłumaczę, że tu jest Polska i tu są zasady i tu są jakieś wartości w tym kraju. I nie będzie czegoś takiego jak w innych. Nie zdeptają naszej polskości. Trzymajcie się, pozdrawiam.